dziewczyny idą, zobacz. Wojsko nawet. My też podobno mieliśmy pamiętać o tej głowie i w pasie.
Liceum, Anki liceum. Nie wiem, to jest 27, to co tam ile było. Aha, gimnazjum, nie? Gdzieś tam się zagubił, był w tym całym amoku. Nasze miasto w kolorach sadu. Pamiętajcie, o ogrodach pisał Janusz Kofta. Pamiętamy również o tym, że ogród powinien cieszyć się nie tylko nas, nie tylko okolę, czy również, a może przede wszystkim nasze podniebienia. I tak na pewno będzie, dzielimy więc się tym, co wraz z końcem lata najpyszniejsze, najbardziej zdrowe i kolorowe. Krótko rzeczy mówiąc, polskimi jabłkami. I znowu Fiaty 126P. No ale jak tutaj się obrażać na malucha? Zazdroszczę swoją drogą, jak te pięcioosobowe rodziny kiedyś, no czteroosobowe, to czteroosobowy był samochód, mogły się pomieścić. Polak potrafi, pamiętaj o tym. Jechać do Bułgarii czymś takim, Boże, co jeszcze wspominać się złe...
Zgadnijcie nas, 900 gołębi i powstała w latach 60. sekcja hodowców gołębi pocztowych w Skierniewicach. Już za chwilę te gołębie wyfruną, proszę Państwa, ku górze. Będziemy mogli je oglądać i mam nadzieję, że nie na klapach naszych marynarek. No dobrze, no to ptaszki ku górze już za moment, ale wcześniej pragnę przypomnieć, że grupa wolontariuszy reprezentująca Centrum Wolontariatu działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska maszeruje w tym barwnym korowodzie za sekcją hodowców gołębi pocztowych w Skierniewicach. Mamy również wolontariuszy ze Stowarzyszenia Hospicjum imienia Anny Olszewskiej. Wolontariat hospicyjny w naszym mieście działa bardzo aktywnie. Ich ulubioną akcją jest słynne już w mieście Ciacho dla hospicjum, żółte koszulki z hasłem Lubię Pomagać oraz Słoń Szczęściarz. I obrawa prosimy w tym momencie. 900 gołębi ku górze! Nieba! 900 gołębi z sekcji Skierniewice. Witamy Was bardzo gorąco, tych, którzy sprawują opiekę nad tymi pięknymi ptakami. O, niechaj wywróżą nam dobrą, pokojową pogodę podczas tego wydarzenia. No i bądźmy dobrej myśli, że gołębie wszystkie swoje sprawy załatwią na dachu. Dziękujemy bardzo całej sekcji skierniewickiej za ten wspaniały, spektakularny pokaz na niebie. No i jeszcze raz gorąco witamy grupę wolontariuszy reprezentującą Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska. No i powtarzam w ich imieniu serdecznie zapraszamy ich na treningi oraz na mecze. Słyszą Państwo ten ryk motorów i silników? Co tak ci kierowcy? Ależ wyglądają godnie. To autoklub Skierniewice istnieje od 4 lat, zrzeszają ponad 100 osób, dla których motosport to nie tylko pasja, ale także i styl życia. Członkowie autoklubu Skierniewice startują w rajdach i wyścigach na terenie całego kraju. Oj, słychać ich, a rzeczywiście to miasto. Dają czadu! To miasto sportami motorowymi stoi. Przypominam sukcesy Wojciecha Wisławskiego, który koleżę z Krzysztofem Orczycem zdobywał mistrzostwo Europy. Zawodnicy AKS rywalizują również na lokalnym podwórku, gdzie niejednokrotnie zajmują czołowe pozycje. Od 2013 roku rozpoczęli organizację cyklicznych imprez dla amatorów pod nazwą Konkurs Zręczności Kierowców. Mamy nadzieję, że jeżdżą nie tylko szybko, ale i bezpiecznie. A już za nimi nadciągają motocykliści. Skierniewickie Stowarzyszenie Motocyklowe Żelazny Orzeł, które powstało w 2010 roku. Dzisiaj liczy 17 członków. Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed nimi od początku działalności, jest udział we wszystkich większych wydarzeniach społecznych organizowanych w mieście przez Urząd Miasta Moc czy Fundację Pomocy Społecznej. No powoli puentujemy, kończymy sezon motocyklowy w Polsce. To wyjątkowo sezonowy środek transportu w naszych warunkach atmosferycznych. Ale miło Was będzie słyszeć ten ryk maszyny. Biorąc pod uwagę realizację prawa, wszystko na to wskazuje, że ten klub się powiększy, bo już nie należy, nie trzeba być do pojemności 125 cm, więc to oznacza, że ten klub jak nieba będzie rósł w siłę. Ileż motocykli, no i wreszcie panie także na motocyklu. Widzę kobietę na motocyklu albo kobietę z gitarą basową, nogi uginają mi się od razu. Oj, przejechałbyś się teraz? Przejechałbym się, ale... Może później ci nabiorą, jak będziesz miły Święto kwiatów, owoców i warzyw. 37. edycja. Puentujemy naszą paradę. Właśnie Skierniewickie Stowarzyszenie Motocyklowe Żelazne. Stowarzyszenie zamyka, proszę Państwa, tę paradę. Wielkie brawa dla wszystkich.
tak jak zaczę. Tak jak żółta, która powinna być.